Cześć, witajcie, z tej strony Mangetsu i witam was w kolejnym odcinku z A Cat in Time. I na starcie muszę wam powiedzieć, że niestety nie jest możliwe, żebyśmy przeszli teraz do końca rozdział drugi, dlatego że finał odblokuje się dopiero wtedy, kiedy zrobimy akt czwarty, a żeby go zrobić, musimy mieć jakiś specjalny item, który jest zdobywany w późniejszym rozdziale. I dlatego właśnie teraz jestem w początkowej lokacji, w której zaczynaliśmy cały let's play, ponieważ zaczniemy sobie rozdział trzeci, ale jeszcze wam powiem, Mangetsu nie byłby Mangetsu, gdyby czegoś nie schrzanił, chociaż nie jest to do końca z mojej winy. Otóż odcinek już nagrałem o właśnie trzecim rozdziale, zrobiłem akt pierwszy, po czym gra mi zbrikowała w momencie, kiedy szukałem lokalizacji jednej z wyrw czasoprzestrzeni. Było to tak, że poszedłem do studia filmowego, żeby zrobić właśnie w rozdziale drugim fioletową wyrwę i jak wszedłem w item, dokładniej w serduszko, gra mi zbrikowała, a później się wyłączyła i nagranie się uszkodziło. Jest mi bardzo przykro, bardzo was za to przepraszam. I czy będziemy powtarzać cały akt? Tak, dlatego że mamy taką opcję, chociaż już możecie się zdziwić, że mamy troszkę odblokowanych tutaj właśnie aktów. Jest to troszkę pomieszane. O, kolejny time read widzę. No cóż, niech się tworzy. No i finał. Więc powtórzymy sobie akt pierwszy. Przepraszam was za to, że będę wiedział, co się stanie, ale być może dzięki temu odcinek będzie troszkę w innej formie niż ostatnio, bo będzie to chyba jedyny odcinek, w którym nie przechodzę gry na ślepo. Z tym wiąże się jeszcze jedna rzecz, mianowicie udało mi się zdobyć ostatni relikt i mówiliście mi, żebym właśnie połączył sobie UFO z krówką i okazało się, że muszą być trzy krówki. Dwie już miałem, a ta trzecia była w tym rozdziale trzecim, w akcie pierwszym była skrzynka z krówcią i trzy krówcie plus UFO dawało nam relikt, a tutaj za 150 klejnocików było do odblokowania oczywiście stoisko na ten relikt. No i dlatego też wyrwa czasoprzestrzenna tam się pojawiła, ta fioletowa, jakby ktoś pytał. Z tego to właśnie się wzięło. Tutaj jak widzicie wyrwę zieloną, to nie jest żadna nowa wyrwa. To oznacza mniej więcej tyle, że to już przeszliśmy. Mam nadzieję, że mi wybaczycie, że nie będę musiał się już z tego tłumaczyć. Głupio wyszło, ale też nie jestem do końca temu winny. Zaczynamy sobie rozdział trzeci. I myślę, że się nieźle zaskoczycie, ponieważ każdy rozdział jest od siebie inny, zupełnie różny. I tak jest też w tym wypadku. Mogliście zobaczyć właśnie na logo, tutaj na logo A Cat in Time jest taki duszek i właśnie on jest z tego rozdziału, rozdziału trzeciego. I mamy taką dziwną lokalizację, bardzo magiczną. Są jakieś płomienie. Jest jakiś las magiczny i powiem wam, że są grzybki, po których możemy skakać. Jej, grzybusie. Punkty. W sumie to dobrze, że przechodzę to drugi raz, dlatego że sobie nazbieram punkty. A punkty mi są potrzebne do nowych przypinek. I już mam 150. A jeśli uzbieram więcej, tak z 200, to już coś tam sobie kupimy. Ktoś też mi odradzał kupowania. O właśnie, tutaj jest facio. Ktoś mi odradzał kupowania skutera. Dlatego, że podobno w tym rozdziale dostaniemy tę przypinkę za darmo. Zobaczymy to. Pozwala na przypięcie kolejnej przypinki, to bym chciał. Znacząco skraca czas ponownego użycia czapki. Ja to nie wiem, czy to by było dobre. W każdym razie tutaj mamy początkową lokację. To jest jakiś domek, kora drzew i tu już na nas czeka duch. Początkowo go nie było. Czemu mi zawracasz głowę, młoda? Chyba przeczytałaś tę umowę, zanim ją podpisałaś, co? Nie dostaniesz nic ode mnie, póki nie wykonasz swojej części umowy, więc wynocha. Ogólnie to, jak szliśmy tutaj, to musieliśmy podpisać syrograf z diabłem. I było tutaj parę pobocznych misji, które polegały na tym, żeby znaleźć wioskę, powrzucać obrazy do ognia. Tylko widzę, że nie mogę tego za bardzo powtórzyć. Myślałem, że jednak będzie taka opcja, bo jak wchodziłem do studia filmowego, to wszystko działo się od początku. Może jakieś scenki częściowe tutaj zostaną. I właśnie podpisaliśmy z diabłem, czy z tym duchem, umowę, która sprowadza się do tego, że mamy właśnie znaleźć tę wioskę, to już ją znaleźliśmy, i pozbyć się tych duchów, a następnie wszystkie ognie opadną. To jest nowa lokacja. Wow, i duch wyłazi. Czołom, co jeszcze? Cześć i czołem, nie zapomniałaś o mnie, prawda? Nie mów, że o mnie zapomniałaś. Co tam? Pracujesz może nad swoimi zobowiązaniami umownymi? Lepiej żebyś, pamiętaj o naszej małej umowie. Spójrz, tam w środku mojej wioski siedzą sobie te niesamowicie wkurzające ogniki. Ten ich mierny taniec tworzy te niesamowicie wnerwiające bariery, które powstrzymują mnie przed dostaniem się w pewne części mojego lasu. Niemal tak, jakby chciał
się mnie pozbyć. Urocze. Pozbądź się ich. Nie obchodzi mnie, jak to zrobisz tak długo, jak będą przy tym cierpieć za wkroczenie w moje rejony. Hehehe. W każdym razie wracaj do roboty, żołnierzu. To nie wakacje, a ja zaczynam się niecierpliwić. No więc cieszę się, że chociaż część scenek została zapisana. Też należy wspomnieć, że udało mi się zdobyć nową włóczkę. I będzie to lisia czapka. Zaraz ją pokażę, gdzie ją też zdobyłem. Ona była bodajże tutaj. Była tutaj i musiałem zrobić coś takiego, żeby po prostu podać to jabłko do węża i przynieść to tutaj, albo tym rzucić. Można tym rzucić od razu. I właśnie to się wysadzało i otrzymywaliśmy zawartość właśnie. Nie wiem, czemu to nie działa. O, zadziałało. Góry jest relikt, ale nie możemy się jeszcze do niego dostać. Ktoś mi napisał, że powinniśmy najpierw zdobyć jakąś linę czy coś takiego. I to właściwie było w momencie, kiedy pytałem o te helikopterki. One były już w mieście mafii. I właśnie jak się okazuje, dopiero później możemy coś z tym zrobić, dlatego tutaj jeszcze się wrócimy. A tak to musimy pozbierać te lustra, żeby wrzucić je do ognia. I właśnie tutaj widzimy, że wszelkie te cienie prowadzą nas do luster. I tu jest pierwsze lustro. Jest jakiś mafiozo, kurczę, wciągany i rysunek mafiozo. Okej, wrzucamy tutaj do ognia. I w ogóle te duchy same z siebie chcą zginąć, jak do nich podejdziemy. To one już powiedzą, że chcą umrzeć. Hurra! Chcemy płonąć jasno, aż się wypalimy, stać się chmurą dymu. Nasze ognisko potrzebuje paliwa, nadadzą się tylko najwspanialsze obrazy, możesz nam pomóc. No właśnie, jest to dosyć króciutka misja. I tak, i następne obrazy, żeby zdobyć. Na pewno jeden jest tam gdzieś daleko, ale już od razu sobie przejdźmy do tego może. Tu na grzybka trzeba, o grzybka. Grzybkiem możemy sobie skoczyć. I Benz. Bierzemy obraz. Troszkę żałuję, że nie możecie zobaczyć, jak to jest z tym podpisywaniem cyrografu, bo to też było całkiem zabawne, ale być może jeszcze będą jakieś cyrografy, dlatego może uda mi się jeszcze to pokazać, bo to było dosyć zabawne. Tak samo myślę, żebyśmy jeszcze spróbowali, tak to początkowo zamierzałem zrobić oczywiście wyrwę czasoprzestrzenną fioletową, bo tam też może być coś ciekawego. Tutaj jest kolejny obraz. To jest chyba obraz przedstawiający tego sprzedawcę. Tego, wiecie, który daje mi przypinki. Chyba to jest to, ale nie jestem pewien, bo to jest takie strasznie zniekształcone. No nic, idziemy do ognia i wtedy zostanie nam tylko jeden obraz. Do ognia. A ostatni obraz jest u góry. To może ten sobie wskoczy. O, no, nawet nie musiałem grzybka używać. 186, możemy jeszcze uzbierać parę i 200 by było. No jest obraz. Tym razem kto? Nie wiem, kto to jest. Nieznajoma twarz, albo znajoma, ale bardzo zniekształcona. I wrzucamy do ognia. Dziękujemy, że możemy umrzeć. No szkoda mi ich trochę, no bo co one zrobiły biedne. Ale tutaj była scenka, tylko tego nie widać, że wszelkie ogniska się opuściły i teraz mamy do zdobycia właśnie klepsydrę, odłamek czasu. No i właściwie to tyle, co zdołałem zrobić na nagraniu, które się uszkodziło. No a co do czapki, bo też o niej wspominałem, potrzebujemy 12 włóczki, żeby ją zrobić, więc na razie tyle. Tu też można było tak wskoczyć, nawet o tym nie wiedziałem. Nie mogę tam wyskoczyć. No trudno, pozbieram jeszcze punkcików. O, i miejsce na przepinkę. To bym sobie wziął. Benz, kup. Miejsce na przepinkę zawsze się przyda. No szybciej, szybciej, ale dawno nie kupowałem nic u tego gościa iluzorycznego. I zrobione, agrafka. Fajnie, teraz będę mógł używać też aparatu, bo nie używałem. No ale w sumie aparat jest akurat niezbyt użyteczny, powiedzmy, do gameplayu. Dobra, no to idziemy, odbieramy klepsydrę. Króciutkie, fajne. A może zróbmy sobie teraz jakiś akt? Kurczę, bo mam ochotę, a Time Rift byłby czymś pobocznym. Dobra, lecimy do studni podświadomości. Może jeszcze coś tam ciekawego będzie. Aha, i też warto wspomnieć, że w akcie pierwszym miałem do wyboru odblokować albo akt czwarty, albo akt piąty. Nie miałem do wyboru trzeciego. Wybrałem czwarty, bo był bliżej naszej liczby. No i już chyba będziemy na bieżąco. Akt drugi, studnia podświadomości. Nie wiem, co to może oznaczać. Ale fajnie, że dołączają do nas jakieś nowe mechaniki. Jestem ciekaw, czy tym razem właśnie nasza czapka będzie ta lisia czapka.
co, o, tam jest lisia włóczka, widzicie, tak właśnie wygląda, taka zielona. Ciekawe, co się stanie, kiedy to odblokujemy i co dokładnie ta czapka będzie robić. Czyżby umożliwiać nam jakieś skradanie, bo to lisia, wiecie, to może coś ze skradaniem. O, przypinki kolejne. O, nic ciekawego. Znaczy, jest ciekawe, ale na razie i tak nic nie kupię. No i pan duszek sobie czeka. To jest niby jakaś, nie wiesz dokąd iść, pominać właśnie czyścić studnię, młoda jest głęboko na bagnach, ale jest na tyle duża, że nawet takie małe coś jak ty nie da rady jej przeoczyć. Postaraj się nie potknąć, nie uderzyć głową na dole, ha, ha, ha. W ogóle bardzo fajny, powiedzmy niby mroczny charakter, a się zachowuje, tak wiecie, gdzieś tam sobie czyta książkę, jak relaksuje się i trudno nie nabrać sympatii. No nic, mamy misję odnośnie czyszczenia studni, coś takiego było powiedziane. I też są takie ludki, które nam coś podpowiadają. Studnia podświadomości jest w tę stronę. Tu są kolejne te liski. Mi ich szkoda strasznie. Chcemy umrzeć, hura, chcemy płonąć jasno, aż się wypalimy, stać się chmurą. Znowu obrazy. Jejku, biedne duchy. Ale możemy powrzucać, proszę. E! No, jeszcze drugi taki obraz. Tylko na bagnach o wiele wolniej chodzimy. Coś mi jeszcze pożera. Chyba muszę tu skakać, żeby nie dać się. Tu jest obraz, pominąłem. No, bieramy. Dobra. I rzucamy. Niech płonie, zobaczymy co teraz dostaniemy. Thank you. Wcześniej były takie bardziej ogniste. O! Kolejne lokacje się odblokowały. Bo wcześniej byliśmy odgrodzeni ogniami właśnie takimi i teraz już możemy się tam udać, jeśli chcemy. No to dobrze. Co, jak mnie pożera coś? Nie! Trzyma mnie, nie puści. I nie ma to jak oczywiście dewastowanie, niszczenie grobów. O, włóczka tu jest! Kurczę, lodowa, ale co z tego, że lodowa? Jeszcze dwóch nam brakuje i nowa czapka będzie. Jej. Jejejeje. Co to jest? Jejku! Co to? To jest rzeźba, ja już ją kiedyś widziałem. Bez głowy. Jeju, to we mnie idzie. Nie! Odsuń się! Boże, jakie creepy. Tam coś w tej szopie było. Ale ja szczerze powiedziawszy wolę tam nie wchodzić. Nie! Dusi mnie, a nie musi. Tu kolejna rzeźba, aż się boję. Jestem pewien, że tu musimy obrać jakąś taktykę w chodzeniu, bo w przeciwnym razie skończy się to źle. Dobra, w tę stronę. Bo tutaj zboczyliśmy z trasy. Tonę w niepokoju na samą myśl o tym miejscu, łapiesz? No łapię, łapię. O! Jestem. Mawiają, że gdy zadzwonisz, pewne dzwonki, obiekty z innego wymiaru się materializują. Nie brzmi to jakoś dobrze, ale zobaczymy. A, byle dotrwać. Okej, okay, jestem. I serducho nawet mi podarowali. Co tutaj jest? Dzwon! Jakiś dziwny. To jest wąż z dzwonem. I tu jest ta studnia. Bum, 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 bum. No jak w kościele. No ale chyba to... Jakieś pole siłowe zostało rozszerzone dzięki temu. No nic, na razie nie wiem co z tą włóczką. Może pójdę dalej. I być może uda się jakoś dojść do niej w inny sposób. Ale tak to brzmi naprawdę kusząco, bo tylko dwóch mi brakuje. Mam tam wskoczyć, ale jak tam jest pole? Żeby się nie zranić? A spróbuję po prostu tam wskoczyć. Jeju. Wszystko się przeresetowało. Nie, spadłem do jakiejś lokacji, ojejku. Ale fajne, ale po co to pole siłowe było? Dalej nie rozkminiłem w sumie. Tutaj możemy wyjść. O, to jest potwór. Tego potwora kiedyś widziałem w wyrwie czasoprzestrzennej. Relikt, relikt. Może pasować do innych. No nic, możemy pewnie jakoś stąd wyjść, ale chyba nie tędy. No i zobaczmy, jest jakiś taki podziemny teren, grzybki jakieś. Nie, to są kryształy. Prawie jak glowing mushroom biom z Terrarii. I jest jakaś linka. Co to robi? Hops. Chyba nic nie mogę na razie z tym zrobić. W takim razie musimy chyba zobaczyć co jest po drugiej stronie. A tu jest żyćko, ja takie przygarnę, bo miałem mało ostatnio. I mamy trochę parkouru. Taka lodowa lokacja. Pewnie musimy tam zdobyć... O jejku, zamknęli mnie, pomocy! No ale to wskazuje na to, że chyba jesteśmy po właściwej stronie.
Tu jest nietoperz jakiś i jest wąż. Pewnie mam coś roztopić, ale co dokładnie? No tu nie mogę przejść. To dlatego, że tam jest lód, czy jak? O, rozbiłem. Udało się. A w środku co? W środku jest kotwiczka. Wciśnij, przytrzymaj, aby bujać się na hakach. I to jest chyba dzięki tej kotwiczce mogę sobie podróżować właśnie przez te helikopterki. Tak mi się wydaje. Bo to miało sens. Kotwiczka pewnie z linką. Coś takiego, ale bajer. Zobaczymy jeszcze, przekonamy się. Na razie stąd nie wyjdziemy. Naszym wcześniejszym wejściem. O, coś jest, właśnie zaznacza mi tutaj lampę. Uuu, ale fajne. A tu? Chyba, że muszę się jakoś rozbujać. Chcę tam wskoczyć do góry, wiecie? O! Jest! Udało mi się! To jest 12? Nie, to nie jest, to jest 11. Bo tam była liczba 12 i już myślałem. Dobra, Assassin's Creed, kto się bujał na linach? Tu by pasowało jakieś lepsze porównanie do jakiejś gry. Znowu mi się kojarzy z jakimś, nie wiem. Jakiś Indiana Jones może, czy coś. Okej, i jest przycisk z serduchem. Drzwi aktywowane. No ale super, że zdobyliśmy kotwiczkę. Mamy znowu dostęp do jeszcze innych lokacji. Też musimy troszkę pozwiedzać tych starych, na przykład tam u mafiozo, bo już nawet z tą lodową czapą mogę coś tam odkryć. No nic, mamy tutaj właśnie kurek i mam linkę. I kurek odkręcony, woda się leje. I to jest ta studnia cała, tak? A jak wejdę tu, wypchnie mnie. O kurczę. O, wskakuje. Jest drabina. Ale może jeszcze jakieś sekrety będą. Też trzeba patrzeć. Idź sobie bebok. Tylko nie... Nie po drabinie. Najgorzej, kiedy chcesz iść, a wchodzisz w drabinę i ci postać schodzi. I teraz lampa. I jest guzik. Cyk. Drabina się wysunęła dla nas. Więc z powrotem. I lecimy. Teraz właśnie tak zmierzamy ku górze. Musimy się stąd wydostać. Mam nadzieję, że... Nie. Jeszcze chwila i bym spadł, dosłownie. Mam nadzieję, że jeszcze będą jakieś syrografy z diabłem, czy z duchem, czy... Jak zwał, tak zwał. Dla mnie to jest diabeł. Diabeł, szatan. Tam jest jeszcze coś do zdobycia. U góry jest lampa. Dobra. Spróbuję na to wskoczyć i spróbuję... O! Żeton! Żeton czasu! Chyba dwa mam, ale możliwe, że trzy, że nie umiem liczyć, dlatego... O kurczę, złapałem się za ten... Jak to się nazywa? Jakąś pochodnię taką. Ostatnio mnie ona zraniła, więc to było dziwne trochę. W każdym razie chyba mam tylko dwa żetony czasu, ale i tak może sprawdzić. No i skaczemy. To jest raczej prosta sprawa. Mam nadzieję, że będą jakieś bardziej skomplikowane rzeczy tego typu. Jabłka. Po coś one muszą być. Aha, no dobra, już wiadomo po co. Chodź tu wężu i rzucamy. Ale dziwne to jest takie. Mamy jabłko, wchodzi w nie wąż. Nie wiem, może to jakieś nawiązanie do Adama i Ewy. Ogrodu Eden, że wiecie, wąż, jabłko, kuszenie. Może, nie wiadomo. No i mamy dalszą część. Tu jaskinia się otworzyła i woda się wylewa. To jest ta lokacja. Wyczyść studnię podświadomości. Tak właśnie wygląda moja umowa z diabłem. Kontrakt zrobiony. I tutaj w zestaw daliśmy swoją duszę. Właśnie gdzieś mogę sobie zobaczyć. Tu jest kontrakt. Właśnie to są wszystkie kontrakty. Mogłem wam w ten sposób pokazać. To zrobiłem. To teraz będę miał i to teraz zrobiłem. No dobra. No i mamy kolejną klepsydrę. Fajnie, bardzo podoba mi się ten rozdział już, fajnie się zaczyna. Ten z ptakami momentami był fajny, momentami nie. Ale tutaj jest więcej akcji, też bardziej mi odpowiada styl tego wszystkiego, klimat i przede wszystkim no zadania. I co nam się odblokowało? Dzisiaj już chyba nie zdążymy zrobić Time Rifta, ale widzę, że kolejny detected, że tak powiem. I finał się tutaj zbliża.
No, do odblokowania. Dobrze, ludziska, myślę, że to było tyle. Dzisiaj chyba nic nie zrobimy. Przyszły odcinek prawdopodobnie albo będzie dalej z aktów tego rozdziału, albo zrobimy sobie time rifty, dlatego że mam teraz trzy. Mam jeden od rozdziału drugiego i dwa właśnie z rozdziału trzeciego. Napiszcie, co wolelibyście w przyszłym odcinku, to i tak nas czeka. No i dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że oglądało wam się przyjemnie, wyczekujcie następnych odcinków, więc komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie, do zobaczenia, no i pa pa!